Hej, witajcie! Z tej strony Durwart. Witam wszystkich ponownie w krypcie 202 w grze Fallout Shelter. Dzisiejszy odcinek poświęcimy w 100% na crafting, na to, co jest z nim związane i do czego to tak w ogóle jest nam potrzebne. Rzut oka jeszcze na moją kryptę, która powoli się rozwija. Mamy 58 mieszkańców i niektórzy z nich czekają już specjalnie w przygotowanych pomieszczeniach do tworzenia zarówno broni, to po lewej stronie, oraz do tworzenia strojów, zwanych również pancerzami, to w środkowej części mojej krypty. Jeśli chodzi o przedmioty, tych sporo już nazbierałem, są to jednak rzeczy znalezione tylko i wyłącznie podczas misji, tak samo ze strojami, których mam zdecydowanie więcej, powoli zapychają mi się magazyny. Trzeba będzie zatem zająć się przeróbką rupieci. Zobaczymy, co z moich zbiorów uda nam się stworzyć. No i oczywiście zobaczymy, jakie mam dostępne plany. I przejdziemy do tego, jeszcze znajdźmy sobie właśnie tajnego agenta. Im więcej kapsli, tym większy crafting, bo na każdy wytworzony przedmiot będzie nas niestety trochę kapsli kosztował. Na szczęście ja w poprzedniej krypcie opracowałem taki system, który można porównać trochę do perpetuum mobile, ponieważ z rupieci niskiej jakości tworzyłem byle jaki sprzęt, sprzedawałem go i to pozwalało mi na produkcję sprzętu lepszej klasy. Zaczniemy sobie od broni. Jak na razie mam 26 ze 182 odblokowanych. Jest to pierwsze moje wejście w budynek, w pomieszczenie z craftingiem. Dlatego zobaczycie, jak to wszystko od pierwszego etapu wygląda. Mamy tutaj oczywiście pomieszczenie na pierwszym poziomie, więc produkować będę mógł tylko rzeczy zwykłe w grze oznaczone kolorem zielonym. Klikamy na craft. Tu przy okazji odblokowujemy nowo zdobyty plan w jednej z ostatnich misji. Jest to taki oto pistolecik. Tu mamy wszystkie dostępne rzeczy, jakie możemy w tym momencie wyprodukować. Z tego co widzę, to odblokowane mam chyba wszystkie plany broni podstawowych. Po kolei. Tu jest oczywiście obrazek symbolizujący broń. Tu ilość zadawanych uszkodzeń, to części, jakie potrzebujemy do wytworzenia danej broni, danego przedmiotu, jego cena oraz czas produkcji przy aktualnym poziomie umiejętności naszych bohaterów. Do wytworzenia pipe rifle'a potrzebna jest percepcja, więc im więcej statystyki percepcji będą mieli ci oto ludkowie, których tam w tle widzicie, tym czas produkcji będzie krótszy. Oczywiście jakość broni też ma wpływ na czas wytwarzania. Dla porównania chociażby zwykły pistolet, taki rewolwer, produkowany będzie przez tą samą ekipę przez 27 minut. Zużyta będzie do tego jedna część, jeden rupieć. No i wiadomo, zobaczcie jeszcze na statystyki tych bohaterów. Nie są one jakoś super wybitne, ale coś tam potrafią. Możemy tutaj sobie oczywiście posegregować to po nazwie, po kosztach, po czasie produkcji. Ja wytworzę sobie chyba jedną z moich ulubionych broni i jednocześnie taką, która pozwala nam pozbyć się jak największej ilości rupieci, czyli ulepszonego obrzyna. Wybieramy, zaznaczamy craft i nasi bohaterowie zaczynają produkować. Gule niestety nie pomagają w nagrywaniu odcinków. Trzeba się jak najszybciej ich pozbyć. Jak mi wystarczy kapsli, to spróbuję jeszcze zbudować drugie pomieszczenie do craftingu. Ono będzie takie czysto poglądowe. Gule niestety przedostają się dalej. Muszę zainwestować w ulepszenie bramy. Na szczęście po ataku, to ja sobie jeszcze
zlikwiduje radiację wśród naszych bohaterów. Każdy wracamy do tematu głównego naszego odcinka i zobaczcie, jeszcze 5000 kapsli dla tajnego agenta. W międzyczasie poodklikuję sobie wszystkie rzeczy, wszystkie zbiory. I tak. Przejdźmy do produkcji pancerzy, czy też strojów. O, nie, to chciałem kliknąć tutaj. Tych mam 30 ze 131. Coś tutaj jeszcze do odebrania z ostatnio zdobytych. Mam już kilka strojów legendarnych, ale zacznijmy produkcję w naszym warsztacie. Tutaj oczywiście jeszcze zapomniałem powiedzieć, jest opcja ulepszenia. To niestety kosztuje aż 12 tysięcy, jeszcze mnie nie stać, więc z ulepszeniem craftingu będziemy musieli wstrzymać się do jednego z kolejnych odcinków. Zobaczmy, co dostępne jest przy produkcji strojów. Tu oczywiście odblokujemy nowo zdobyty schemat. Czy są jeszcze jakieś schematy, których nie posiadam? No, tutaj znów wszystkie są dostępne. Podejrzewam, że po ich znalezieniu on dotrze do listy, choć jeśli mnie pamięć nie myli, to we wcześniejszej krypcie, jeśli coś było niedostępne, to było takie wyszarzone. No nic. Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego, idąc ponownie tropem z broni. Te pierwsze podstawowe rzeczy będę produkował tylko po to, aby zużywać rupiecie oraz dzięki temu szkolić naszych mieszkańców, którzy będą daną rzecz produkować. Zobaczmy tak na szybko, co tutaj jest ciekawego. Ja będę się starał produkować takie stroje, które na ten moment będą mi w jakikolwiek sposób potrzebne, zwiększające statystyki bohaterów potrzebne do przesiadywania, że tak powiem, w konkretnym pomieszczeniu i jednocześnie uzupełniając sobie album kolekcjonerski. I tutaj na dobry początek dam do wyprodukowania chyba taki... Dobra, nie będę mówił, co to za część stroju. Każdy widzi taki strój. I to będzie na pierwszy ogień. Czy ja coś innego ewentualnie potrzebuję? Chyba niekoniecznie. O, trochę chyba nam brakło prądu w międzyczasie. A bo wiecie co? Co? Zrobię sobie ten płaszczyk laboratoryjny. Wysiadłem zasilanie, trzeba odebrać prąd. Nie mam też niestety jeszcze pana rączki, który robiłby to za mnie. Ale nasi bohaterowie zaczęli produkcję. I pokażę wam jeszcze, że za buteleczki można tą produkcję przyspieszyć. Wystarczy kliknąć w ikonkę Nuka-Coli. Nasi mieszkańcy biorą sobie łyczka i produkcja zakończona. W międzyczasie gdzieś jeszcze tajny agent się pojawił. Spróbuję go na szybko namierzyć. Chyba nam ucieknie. Wy pewnie już widzieliście, ja niestety jeszcze nie. No, gdzieś w górnej części naszej bazy był. Tak przynajmniej po dźwięku było słychać. Ile tu level? Odbieramy produkcję. Trafia to do naszego magazynu. A my możemy rozpocząć produkcję kolejnego stroju. Tym razem niech będzie to ta część. Ten element ubioru. Jeśli chodzi o crafting, to pozostaje nam na dobrą sprawę omówienie jeszcze jednej kwestii dotyczącej produkcji i części do produkcji. W naszym magazynie, poza rupieciami, znajdują się oczywiście zbędne stroje oraz zbędna broń. Nie polecałbym wam rozkładania na części przedmiotów zwykłych, one dają tylko i wyłącznie zielone rupiecie. Jeśli rozkładalibyśmy rzecz niebieską, to z niej dostać możemy również niebieskie rupiecie. Ja, mówiąc szczerze, mogę śmiało przerobić
ten strój, on co prawda daje plus 5 do wytrzymałości i przydałby się naszej ekipie eksploratorów, ale czego nie robi się dla odcinka, pokażę Wam, jak przerabiać przedmioty. Klikamy na dany element. O, może zrobimy tak. Jeśli jest ich kilka, klikamy przerób, to możemy przerobić wszystkie. Możemy też sprzedać rzeczy. Ja chcę przerobić tu. Klikamy recykling. I za to dostajemy 2 samochodziki, 3 lubki i 1 materiał. I to wszystko, co warto zauważyć, tylko i wyłącznie z jednego przedmiotu. Dla porównania przerobimy sobie to. Przerabiamy jeden. Dostaliśmy tylko jedną rękawicę baseballową. Mało korzystne, więc lepiej będzie to po prostu sprzedać i mieć kasę na rozbudowę naszej krypty i ewentualny dalszy crafting. Zobaczcie, tutaj zaczęła się produkcja i naszym bohaterom rośnie doświadczenie. Ci, z racji na to, że przyspieszałem za Nuka-Cole produkcję, tego doświadczenia zdobyli mniej, ale jest to dobry sposób na szybkie wyszkolenie, tak jak już wspominałem, naszych mieszkańców. Ja chcę przygotować przynajmniej po 4 pomieszczenia produkcyjne dla każdego typu wyposażenia. Może będzie tego więcej. Wszystko zależeć będzie od tego, jak uda się rozbudować naszą kryptę i jak będzie Wam się seria z tej gry podobała, bo nie ukrywam, ona będzie pojawiać się na kanale tak długo, jak cieszyć się będzie na Waszym zainteresowaniu. Jeśli chodzi o kwestię produkcji, mamy wszystko za sobą. Na koniec, niemal tradycyjnie, mam nadzieję, że będzie to tradycją, otworzymy sobie dostępne lunchboxy w ilości 3. Same pudełeczka śniadaniowe, żadnych zwierzaków niestety nie mam. Zobaczymy, co uda nam się trafić. Na dzień dobry, legenda niestety tylko z rupieciem. Pistolet, kapsle, steampack i kapsle. Dalej. Jakaś strzelba. Kapsle, jedzenie i kapsle. Bez historii jak na razie. Kolejna legenda, a w niej niestety tylko złoty zegarek i na końcu Austin Richards, czyli gościu w stroju z horroru, jak się ten strój nazywa. I ciekawe, do czego on nam się będzie mógł tutaj w naszej krypcie przydać. Cóż, co ty masz dobrego? Masz dużo siły, masz dużo wytrzymałości i dużo szczęścia. Chyba podzielisz losy naszego pana ninja, który dzielnie sobie eksploruje pustkowia. Tym razem, jest on już 11 godzin na zewnątrz. Zobaczmy, czy mamy jakąś ciekawą broń dla tego jegomościa. Jest oczywiście nasz shotgun. Zwierzaka. Właśnie, mam zwierzaka, który odnajdował nieznajomych, jeśli dobrze pamiętam. Ma go chyba konfesor. Dokładnie. Konfesorze. Oddaj kotka. Austin bierze go ze sobą i rusza na eksplorację. Damy mu 15 steampacków. Gdy to nagrywam, jest późny wieczór. Mam nadzieję, że do rana wytrzyma. 4 radeweje. I do boju. A Wam z tego miejsca serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z gry Fallout Shelter. Przypominam o drobnym konkursie. Czekam na prawidłową odpowiedź, dlaczego moja krypta nosi numer 202 jako nagroda. Dla osoby, która odpowie prawidłowo, jest możliwość nazwania bohatera, który będzie członkiem głównej ekipy eksploracyjnej, którą powoli szykuję. Czekam więc na Wasze pomysły. Jeśli nikt nie trafi, nikt nie odpowie właściwie, to najciekawszą propozycję również nagrodzę w ten sam sposób. Czekam na
odpowiedzi, czy to w komentarzach, czy na moim fanpage'u na Facebooku, gdzie pojawił się specjalny post, gdzie można takie propozycje zgłaszać. A na kolejny odcinek z gry Fallout Shelter zapraszam już wkrótce. W tym to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!